Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. W tym darze Najświętszej Ofiary polecamy dobrą Bogu i modlimy się ksiądz kapelan o radość życia wiecznego za zmarłego ojca Mikołaja Tkaczuk w 35. rocznicę śmierci, za zmarłą mamę Elżbietę oraz zmarłych z rodziny Tkaczuk i Mielnik, błagając, by miłosierny Pan obdarzy ich łaską wiecznego szczęścia. Ja natomiast proszę o łaskę nieba i modlę się za zmarłą Krystynę Siemieniuch oraz wszystkich zmarłych z obu stron. Niech dobry Pan da im radość wiecznego szczęścia. Drugi dzień świąteczny, a przed nami postać świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Takie osoby są nam potrzebne w naszym życiu. Bo kiedy siostry i bracia dziś wędrując doświadczamy wiary, musimy mieć także tych świadków autentycznych, którzy jeszcze bardziej tą naszą wiarę umacniają. Przecież wiara każdego i każdej z nas na różnym poziomie jest. Pośród trudnych doświadczeń nie tylko wszyscy jesteśmy rozpaleni Bożą miłością, ale czasami ta wiara jest tylko zaledwie tlącą się iskierką. I takie doświadczenie jest nam potrzebne, by na nowo próbować ją rozpalać, bo wiara w życiu jest potrzebna. Nie jako pewien dodatek, ale jako sens naszej codzienności, jako ta nadzieja, która ma dać nam siłę pośród codzienności życia, by mimo prób i doświadczeń nie poddawać się zwątpieniu, tak jak to uczynił święty Szczepan, kiedy pada na kolana, mówi: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Ojca. Niech to Jego objawienie niesie nam pokój, nadzieję i umacnia serca nasze w tym codziennym wędrowaniu. A my prośmy dobrego Boga, by nie tylko wiarę nam przymnażał, ale jeszcze umacniał nas na drodze zbawienia. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ciemna odjazdności, rozwój.
Nocy Boże obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił za swoich prześladowców. Daj nam naśladować jego przykład i naucz nas miłować naszych nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkiego wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzał gniew, ich serca ich zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga, i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamieniowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi,
będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, usiądźmy i wsłuchajmy się w list dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Polskiego na święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Drodzy siostry i bracia, chociaż święta Bożego Narodzenia koncentrują naszą uwagę na uniżeniu Boga, który z miłości do nas staje się człowiekiem, to jednak nie ograniczają się one jedynie do wymiaru horyzontalnego. Właściwie wszystkie wydarzenia betlejemskiej nocy od samego początku kierują nasz wzrok ku niebu. Gdyby perscy magowie nie patrzyli w niebo, nie dostrzegliby gwiazdy zwiastującej narodzenie króla. Gdyby pasterze nie spojrzeli w niebo, nie ujrzeliby blasku nad miejscem narodzenia Syna Bożego. Również dzisiejszy patron, święty Szczepan, diakon, jak mówi podanie z Dziejów Apostolskich, w momencie największego cierpienia patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Przykład świętego Szczepana pokazuje, że nawet w najcięższym położeniu chrześcijaninowi nie wolno przestać wpatrywać się w niebo. Tylko ciągła pamięć o Bogu, zawierzenie Mu i pełne zaufanie będą w stanie zachować w nas to, co najpiękniejsze nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia. Szczepan pokazuje, że wpatrywanie się w niebo może nas uchronić od beznadziei, bezradności, ludzkiej złości, a nawet poczucia zemsty. W tym wypatrywaniu Boga niezwykłą pomocą jest również dobre i uczciwe życie. Szczególną płaszczyzną patrzenia ku górze jest ponadto wnikliwe poznawanie wiary, także na drodze systematycznej nauki. W tę ostatnią płaszczyznę wpisuje się misja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który od niemal trzech dekad jest wyjątkowym miejscem naukowego pogłębienia religijnej świadomości oraz kształcenia tych, którym powierza się przewodniczenie naszym wspólnotom parafialnym czy grupom formacyjno-katechetycznym. Dzisiejszy dzień wdzięczności Wydziału Teologicznego za wasze wsparcie jest również wspaniałą okazją do złożenia wam wszystkim najserdeczniejszych życzeń. Pozwólcie, że moimi życzeniami uczynię słowa zapisane kiedyś przez wielkiego teologa i papieża świętego Leona Wielkiego. A dla uczczenia dzisiejszego święta, cóż bardziej odpowiedniego moglibyśmy wydobyć ze skarbca hojności pańskiej, jak pokój. Pierwszy dar zwiastowany przez chór anielski przy narodzeniu Pana. Albowiem to pokój rodzi synów Boga, ożywia miłość i stwarza jedność. On jest odpocznieniem świętych i zaciszem wieczności. Jego dobroczynne działanie odrywa ludzi od świata, a łączy ich z Bogiem. W imieniu pracowników i studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego życzę tego, by pokój betlejemskiej nocy stał się udziałem nas wszystkich, a moc narodzenia Zbawiciela niech na nowo rozpali w ludziach pragnienie tego pokoju i doda sił do ciągłego wpatrywania się w niebo. Podpisał ksiądz profesor Mateusz Rafał Potoczny, dziekan Wydziału Teologicznego. A teraz, kochani, powstańmy i Panu Bogu, który otwiera niebo dla tych, którzy wiernie pełnią Jego wolę, przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się za biskupów, prezbiterów, diakonów i misjonarzy, aby w głoszeniu dobrej nowiny byli gorliwi, otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych z powodu wyznawanej wiary, aby wytrwali w doświadczeniach i uciskach znoszonych dla Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się
za uczniów i studentów uczelni katolickich, aby zdobywana wiedza otwierała ich umysły i serca na służbę Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych bliskim naszemu sercu, za zmarłych, za których polecamy dzisiejszą Eucharystię, za zmarłą Krystynę w Siemieniu i wszystkich zmarłych z obojga stron, za zmarłego ojca Mikołaja Tkaczuk w 35. rocznicę śmierci, zmarłą mamę Elżbietę oraz zmarłych z rodziny Tkaczuk i Mielnik, aby dobrym Bogu odnaleźli zbawienie wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie Komunii Świętej pobudzało nas do dawania świadectwa wyznawanej wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który przyjąłeś ofiarę życia świętego Szczepana, wejrzyj na nędzę naszego życia. Wzmocnij swoją łaskę i napełnij nasze serca weselem Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary, które Tobie składamy, wspominając pełne chwały męczeństwo świętego Szczepana, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Wszechmogący wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi i wołając. Oh,
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze błogosławionym Czesławem, świętym Szczepanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Umiłowani, oddając Bogu nasze troski i sprawy, szczególnie w ten dzisiejszy dzień będzie Go błogosławieństwem dla naszych rodzinnych spotkań, dla wspólnych pląsań. Niech dobry Bóg błogosławi temu dzisiejszemu dniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój.
prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W żłobie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z wiosneczka śpieszymy, a tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości, że posła przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Thank you.
Składamy Ci dzięki za obfite dary Twojego miłosierdzia. Ty nam dajesz zbawienie przez narodzenie Twojego Syna i przedłużasz naszą radość święto pierwszego męczennika Szczepana przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną, niech go Bóg ogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Życzymy Wam, siostry i bracia, dalszego radosnego świętowania. Niech te dzisiejsze spotkania rodziny obfitują w radość i pokój. Proszę nas wszystkich, nie ja nie proszę, ja błagam, zostawmy to, co dzieli, politykę, Kościół, sprawy świata. Niech to będzie czas pląsania, życzliwości, radości i wzajemnego budowania się w miłości. Tego życzmy sobie wszyscy na ten dzisiejszy, kolejny piękny dzień wspólnego świętowania. Radosnych, błogosławionych świąt Wam wszystkim. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
1500.